Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić lajka. A Wiedźmin, widzowie, ogle głośno. Co to było? Muzyczka brzmiała jak tego, bo ogólnie w Jokerze jest taka sama muzyczka, w sensie ten główny jakby, ten główny... Ten główny soundtrack, właśnie wiadomo, który każdy zna, tak by właśnie zaczyna się takimi samymi dźwiękami. To ciekawe, i właśnie jest zrobione przez jakąś laskę, która pochodzi ze Szwecji, i tak dalej, czyli właśnie nordycką laskę. Więc teraz już wiem w sumie skąd te instrumenty. Dobra, to 1:1. Dobra, słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Chciałem tylko wam na samym początku, zanim udamy się wykonać misję Umer Król, Niech Żyje Król. Słuchajcie, na samym początku chciałem wam pokazać nową zbroję. Zdobyłem ją dla widza. Wygląda koszmarnie, szczerze mówiąc. Jest absolutnie bardzo brzydka. Nie wiem, mega mi się nie podoba ta zbroja. To jest zbroja, słuchajcie, niedźwiedzia. Nałożyłem na niej różne przyrosty, nie, co nałożyłem? Szanse na krwawienie, szanse na zamrożenie i tutaj jeszcze plus 10% znaku Igni. A teraz ubieramy się w to, co ubrać się mieliśmy. O kurde, jakie dziwne buty, może nie te. Czyli, co, nie, w sumie co my mamy ubrać? Jakieś buty mamy ubrać, tylko które te? Topornika? Chyba, kurde, te? Ale nie jestem pewny. Nie, wydaje mi się, że te. Ale to wyglądamy jak ciołki. Poczekaj, to może spodnie jakieś normalne. O kurde. No, średnie te buty bym powiedział. No ale trudno. Nie mamy wyglądać i czuć się dobrze, jak powiedziała Yennefer, tylko mamy tutaj sprawę do załatwienia. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kaligę polega na braku. Strasznie długi wstęp, widzowie, sorry. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Jestem Geralt, Wiedźmin. Birna, królowa Skellige. Cieszę się, że cię poznałam, ale musisz mi teraz wybaczyć. Obowiązki wzywają. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. Zajebiście wyglądamy, szefowie totalni. Wiem. To prawda, ja też nie lubię. Podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Jak można placków ziemniaczanych z cukrem nie lubić? Chodźmy, bo wszyscy psychopata. Się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Plędze? Chce krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść. Tak to się nazywa, plędze. Ej, nie będę pił. U mnie się tak to nazywa. Będę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Plędze. Kurwa, jak ja dawno czegoś takiego nie jadłem. Ostatni raz chyba jak moja babcia żyła, to było sporo czasu temu. I to było bardzo dużo przed tym, jak żyła. Nurtuje mnie pewna kwestia. Twoja broda. 5 lat mi to. Skąd ten pomysł? Zajęło. W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. A co bym myślał? Też by był taki dialog? Pewnie nie. O! Ty! Panie. Witam. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivia. O, zacny graczy Gwinta, o to coś. Coś, ta muzyka już mi coś przypomina, panie. Gdzie znajdziemy? Miło mi, witam. I również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. A Gwinć? Ktoś? Każdy chce pożegnać króla. I każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancreid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mną. Ja mnie dzisiaj coś głowa widzowie boli. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Silny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar.
Ale spore chłopy. Nie pamiętam, a więc sami synowie Jarlów? Widzę, że posadzono nas samymi synami Jarlów. Ceryzan Kret jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom. No. I ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Ceryz zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry? A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Pewnie, nie pokonos. Proszę bardzo. Jakie są zasady? Nie pokonos. Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. O kurde, nie, tylko nie jest jak zejdzie ze szlaku. Ruszajmy. O kurwa. Rysik? Dobra, przegraliśmy jednak, widzowie. Ogólnie mało coś pamiętam tego, jesteśmy ten wątek. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Co tak krzyczysz? Ruszacie agresywnie, no. Dobra, kurwa, nie schodzi ze ścieżki. O, no dobra. O, jakie to jest głośne. Czemu to jest takie gigantycznie głośne? Czemu ta gra jest taka gigantycznie głośna? Teraz zacicha z kolei. No dobra, mam wrażenie, że mam lagi w tym. Na monitorze, chociaż piszę 60 FPS-ów, nie tą stroną. Nie no, jak fest mam lagi, nie? Nie wiem czemu. Może czekajcie, poczekajcie sekundę. Dobra, zmieniłem na pełny ekran, może teraz. O, no i teraz nie ma lagów, teraz git. I co? Udało mi się? Czy ja muszę się... Nie, ja muszę się cofnąć. Co się stało? A nie, muszę biec dalej. To było Ceryz. I o, cię kręca, ale z kamnie. Dobra, damy radę. Jeden wyścig, jedno podejście. Kurwa, Smulec zna przecież całą mapę. To jest w ogóle giga nie fair, nie? Ona zna całą mapę, a my nic nie znamy. Ona się tu, kurwa, urodziła. Nie no, nie ma szans to wygrać, kurwa. Jeszcze z samicą? Nie no. Ale mam głupią akurat ciekawostkę, ale wiedzieliście... To znaczy rozmiar nie ma znaczenia, mi tak zawsze mówią. Ale... Mężczyzna... Głupia ciekawostka, ale wczoraj się o tym dowiedziałem i tak mi przyszedł do tego, że... Mężczyzna ma mózg większy o 10% od samicy. Ale... Takim samym rozumowaniem słoń ma... 7 razy większy mózg, a jest kurwa 14 razy głupszy. Wygrałem, ale tylko o włos. Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypę. Chodźmy. S. Ogólnie, z tego co pamiętam, chyba to nie będzie spoiler, ale on też chce zostać królem. No nie? Straciliśmy was z oczu, kto zwyciężył? Królową. Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórko. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Naprawdę, Wiedźmin jest gigakoksem. Ale to Sefito, zobacz jaki miły. Pewnie, że się napijmy. Napierdolmy się jak świnie. Lecimy. Jak już jesteśmy na takim... To są uroczystości takie, które my lubimy. Ta. Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. Pewnie. Dziękujemy za towarzystwo. Co? Niestety na nas już czas. Nie. Tak? Oj, musimy to zrobić. Ale nie tutaj. O. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. O, Gerwart też nie zadowolony. Nie no. W końcu jakaś szansa na to, żeby tutaj dobrze się pobawić i wszystko psuje, jak zwykle Yennefer. A to nie wstyd? Możemy tu z kimś pogadać? Możemy. Poznaj Holgera, zwanego Czarną Ręką.
Birne, wdowę po bramie i naszą gospodynię już poznałeś. Wdowa? Obowiązkiem wdowy jest być przy mężu. Obowiązkiem wdowy jest zadbać o królewskiego syna. Nie takie są nasze zwyczaje. Wasze zwyczaje to barbarzyństwo. No, Jel ma trochę rację, ale... Prawo, które nakazuje wdowie samobójstwo, jest zbyt surowe. Cudzoziemcy. Może dasz nam przykład odwagi i pokażesz, jak wchodzisz w płomienie. Jestem pewna, że zorganizujemy trochę drewna. Nazywasz mnie tchórzem? Uspokój się, Holger. Jesteś na pogrzebie i rozmawiasz z wdową. Składam wyrazy współczucia. Słyszałem wiele dobrego o bramie. Będzie mi go brakowało. Nie byłam jego pierwszą żoną, ale ja urodziłam mu pierworodnego. Już się głowa buje, jak już słyszę, kurde, muzykę z Gwinta. Przeżyliśmy razem wiele lat. Jakaś karty? Może partyjkę Gwinta z wdową. Na roz tutaj. Na już czas. Chodź, Svanviga. Poprawę humoru. Birna to podstępna suka. Jeszcze do niej nie dotarło, że jej władza się skończyła. Bran umiał trzymać ją w ryzach. Uczcijmy jego pamięć. Zabrana. Chodźmy. Zostań jeszcze, Geralt. Pogadamy. No pewnie. Holgerze, piję za zdrowie twoje i twojej czarnej ręki. A teraz wypijemy za to, żeby cesarzowi Nilfgaardu Kutas nigdy więcej nie stanął. Żeby nie doczekał się potomka. Chodźmy. Poczekaj, tu trzeba porozmawiać z ludźmi. O, mogę z nim na przykład, pas. Jak się mają sprawy na kurde, nigdy nie gadałem z nimi. Dumasz, od ciebie bije. A co tu kryć? Faroe to skała porośnięta sosnami, ale nam więcej nie trzeba. Sosną się nie najecie. Ale zrobimy z niej draka, a wtedy zjemy to, co wyhodowali inni. Po tym, jak zabierzemy ich złoto, porwiemy ich kobiety i puścimy z dymem ich chałupy. Tak żyje klan Dimu. Petarda. Elegancko, trzymaj się. Dobra, z kim tu jeszcze możemy pogadać? Z tobą. Tak, Wiedźminie? A, nie bardzo. Z tobą też nie, tutaj, druidzi. Nie, z tobą już gadaliśmy, ale masz w ogóle hak wielki. Ty rybak. Wędka oznaczy się. Tutaj nie możemy, może Serys. O. Przykro, gdy ktoś taki jak Bran umiera. Wszyscy mówią, że był dobrym królem. Bo o zmarłym nie godzi się mówić inaczej. To znaczy, że się z tym nie zgadza? Bran całe życie spędził na morzu. A jak go nie było, odżywały zatargi, które toczyły wyspy od środka. Wtedy ludzie pomstowali, że nie ma komu rozsądzać spor. Ale potem Bran wracał z łupami, urządzał uczty, miód lał się strumieniami i ludzie znowu go kochali. Okej. Bywaj. Tutaj możemy z kimś pogadać? Z tobą. Witaj. Na pewno znajdzie się tu jeszcze ktoś, z kim mogę porozmawiać. O, tam widzę, przed nami. Siema. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivi, Wiedźmina. A to Jarlowie, Donaron Hinder i Lugos zwany. O, poznaliśmy synów, pozdrawiam. Zwanie Lugosa szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. No, dość oryginalnie. Czas to rozstrzygnąć, tu i teraz. Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz, pizdo. Wyjdźcie na zewnątrz, uspokójcie się. No, uspokójcie się. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje, ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfjall. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wychędożę kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę.
Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź, wiedźmo, mieszać w kotle i przecinać szczyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Uspokój się, Lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła, jak wojować. Faktycznie, nie było to moim zamiarem. Chodź, Geralt. Zdaje się, że wyczerpaliśmy temat. Ty, to jest chyba pierwszy moment, kiedy mogłem komuś zajebać. I wybrałem opcję nie zajebać. To ciekawe dość. Porozmawiajmy jeszcze, może jest tu ktoś. Ale jakoś tak Yennefer mnie nie za bardzo obchodzi, że jakby... Za dużo razy, kurczę. Przeszedłem tą gierkę, grając właśnie w taki sposób simpowy, o. Teraz bym wyjebany. A czy dla mnie też? Słyszysz, co będzie ze mną? Geralt, giga sos. Na pewno nie dam ci zginąć. Musisz tylko postępować wedle moich wskazówek. Przedstawiam wam Geralta z Rivi. Geralt to Udalrek, jarl klanu Brokvar ze Spigerok i jego doradca Hjort. Biały wilku. Witajcie. Pozwolisz, Jen, że zapytam o nasze sprawy. Co nas czeka w przyszłości? Gdy znajdziecie osobę, której szukacie, ona umrze. Czyli nie spotkam bogatego i przystojnego bruneta? Będziesz musiał mi wystarczyć, Geralt. W twoim głosie wyczuwam drwiny, pani. Ale moje wróżby nie kłamią. O kurde. Ciekawe. Muszę przyznać, że nie do końca wierzę we wróżby. To, czy się wierzy, czy nie, nie ma znaczenia. Powiedz mu, co go czeka, to co mówiłeś mnie. Twoje losy splatają się z losami Udalryka. Będziesz postępował w ciemność. Przed tobą ogień i cień. Słyszałeś, Geralt? Już wszystko jasne? Wątpię. Nie wybieram się na Spikerów. Człowiek nie jest panem własnego losu. Okej. Okay. Gierce. Gierce, widzowie. Teraz nie dowierzasz. Ale jeszcze wspomnisz moje słowa. No i 400 się za wróżenia należą. Cieszę się, że was poznałem. Znieśmy toast i uczcimy pamięć króla Brana. Pewnie. Zabrana. Geralt, potrzebuje cię trzeźwego. Za to, aby wasza przyszłość nie była taka zła, jak na to wygląda. Hjort, znowu boli mnie głowa. Zaczyna się. Nie będziemy przeszkadzać. O, ty tam... A nie, dobra. Ta, bo tutaj zaraz się nie... Ale nie spoileruję nic, nie mówiłem. Ta. Słyszałam, że jest bardzo chory. Dzisiaj trzymał się wyjątkowo dobrze. Nie, bo tam widzę, że ludzie wymiotują, jak źle się czują i tak... Ale nic nie mówiłem. Mamy nowych, mega dużo nowych postaci, kurde, ale nie chcę mi się tego czytać. Mogę wam tylko najechać i pokazać. Tutaj jest jeden ziomuś, tutaj jest drugi, trzeci, czwarty, tutaj ziomuś. No możecie sobie ogólnie to przeczytać, poczytać. To są w sumie wszystkie nowe postaci, które wam nie pokazałem, bo mają tą taką gwiazdeczkę. No więc jeżeli chcecie, no to śmiało. No nie będę czytał teraz 2 godziny tych wszystkich opisów, no nie przesadzajmy, okej? Okay? Jeżeli coś będzie mega interesującego, to przeczytam, a jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę o backgroundzie między relacjami naszej postaci właśnie z tymi osobami, to... złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. To tam możecie przeczytać. Nie wspominałeś, że nas zapraszał. Bo nie zapraszał. Nie powinniśmy? A po co? No to jak nie powinniśmy? Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. Szukamy Tiris. A jaki jest cel wizyty? Tirilli.
Szukamy przedmiotu, maski Uroborosa. Będzie nam potrzebna. Chodźmy, Geralt. Nie za bardzo zadowolony jest Gerward. A teraz opowiesz mi, do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale wszystko w swoim czasie. Tak, tak. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Dobra, ja bym tu najpierw pokradł wszystko, co mogę pokraść. Skellige oznacza nowe... O kurde, co to za ten? Co to za kamień? Skellige oznacza różne nowe książki, więc chętnie bym je pokradł. Szansa na wytrącenie z równowagi? Kurde, pierwszy raz widzę taki kamień, że 5% szansy na wytrącenie z równowagi. Bardzo fajne. Spoko. A co jakbyśmy przyszli w ogóle w całej full zbroi? No idzie Nefer. O kurwa, zbugowało się. Czekaj. Oj, niedobrze jest. No idź. Idź, kurwa. Yennefer. Mulcu. No stanie w drzwiach, nie? Na litość boską, no idź. No. Dobra, mamy to. Dalej to, czy ona zbugowana, czy nie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo ona i tak, nawet jak tu już wejdziemy, to ona się pewnie zrespiłaby za nami. Gdyby był jakiś błąd giereczki, więc to jest. Co mówiłem? Mówiłem o tym kamieniu runicznym, ale... Że nigdy takiego nie widziałem, 5% na wytrącenie z równowagi różowego, nie wiem jak on w sumie działa. Ale no pewnie się kurde przekonamy zaraz. Zaraz to może nie, ale... Na pewno jak będzie miejsce i okazja na to, by taki założyć na wiedźmiński set, no to założymy takie ulepszenie. Kurde, ile rzeczy, ty, ja nie wiem, czy ja to wszystko pomieszczę, bo... O kurde, średnio. Zaraz będę przeciążony. Ale dobra, to wywalimy jakiś mega tani miecz, bo ja tego nie sprzedaję. Ja muszę się w końcu udać do jakiegoś kowala i to wszystko posprzedawać, bo mam tyle rzeczy w eku. Jeszcze teraz zbieramy to wszystko. Nie jest dobrze, mam 220 tego. 220... 220 pojemności, więc powinno być git. Strażnicy, schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dzień dzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A Słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Klasyka. Wiedźmińska. Mogę już założyć zbroję? A mówiłem o tym, że chyba nie dokończyłem tej myśli odnośnie tego, co by się stało, gdybym przyszedł w zwykłej zbroi, bo to zbroję teraz założył. Coś by się stało? Chyba nie za bardzo, ale... No dobra, nie psujmy klimatu. Zakładajmy to, co mamy założyć. Blisko. Myślałem, że było blisko to, że tego, żeby mnie nakryli w zbroi, wtedy miałbym przesrany. Chyba chodziło o to, że w ogóle, żeby nas tu nakryli prawie. Tutaj jest jeszcze jakieś przejście na dwór, zamknięte. No tak, żeby trochę przypomnieć dla widza, czego szukamy, to szukamy maski. Dzięki niej znajdziemy Ciri, a my chcemy się udać do miejsca, gdzie był wielki wybuch, prawdopodobnie właśnie spowodowany przez Ciri. Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. No ale to nas nie wydadzą już kruki? Ja mam igli, mogę je... Jakby tego... Spalić? chyba że my po prostu nie możemy tędy wejść. Bo wtedy by kruki jakby nas wydały. Co to za świat, w którym kruki mogą się wydać? No to czyli on tu był, no to było zamknięte. Ale skam. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. Poka. No, nie no, fajnie, solidnie. Nie no, to jest nie fair, że ona ma teleporty, nie? A tak jak mówiłem wam, Wiedźmini mają sporą szansę na to, żeby umrzeć teleportami, teleportując się.
99%, że przeżyją, ale jeden, że zginą. To znaczy, że na 100 teleportów powinni zginąć średnio. To ciekawe. Przynajmniej tak gdzieś przeczytaliśmy w książce. Kurde, ładnie, tam jest ta wieża, do której często... Często byliśmy, może często jakoś nie byliśmy, ale... Zdarzyło nam się tutaj być. Latarnia. Wykonywaliśmy tu różne misje. Był tu jakiś ukryty skarb i tak dalej. Kurde, ile to jest w ogóle znaków zapytania na wodzie. Jo, cię kręca. Widzicie to? Nie, no tak... Będzie trzeba zobaczyć na mapę po prostu, gdzie są ciekawe miejsca, gdzie są po prostu zwykłe ukryte skarby i powykonywać te ciekawe miejsca. No ale jeszcze daleko nam do zakończenia giereczki, więc spokojnie będzie na to czas, żeby tutaj powykonywać te znaki zapytania. I umówmy się, większych znaków zapytania to po prostu są mega giga nudy. Interesujące hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę. Chyba niekoniecznie, skoro wypycha zwierzęta. W Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Co? Wygląda jak żywy. To ale będzie zaraz jajca będą. Mały spoiler. Gdyby jakiś myśliwy zobaczył tego jelenia w lesie, posłałby mu strzałę. No. Ciekawe. I co teraz? Co to jest? Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem myszowora. Dobra, udaj się do pracowni, zbadaj tajemnicze komnaty za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Wygląda trochę jak muzeum takie kurcze leśnicze. Ja byłem kiedyś w takim muzeum, zajebiste, tam masz normalnie jajka różne, zwierząt, fajne, takie muzeum zwierzęce, spoko bardzo. Tylko no, wypchane są tam zwierzaki, więc... Wszystko spoko, ale te zwierzaki wypchane, to trochę dziwne, kurwa. Chyba, że one zdechły i wtedy je wypchali, to może tak to działało, aczkolwiek, kurwa, wątpię. Dobra, no nie wiem, no co? Tutaj mamy? Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły, uważaj je! No właśnie. Ty, a tu... A dobra. Są wszędzie. To ja my jen nie pociachamy na fazie? Dobra, no nic nam nie biją w sumie. Dobra, myślałem, że to będzie jakieś mega ciężkie, nie? Że one nas będą biła. No to... Jeszcze nie pachnie grzybami. Siema, jeszcze jakiś kurwa jelonek do ubicia? Niedźwiedź do ubicia, dobra, chodź tu. Ale faska. Czyli nie tylko Gerward może się nawalić, ale może też złapać niezłą faskę. Bossman. Kurde, grzyby są niebezpieczne do zażywania niestety. Można nieźle popierdolić świat. Miałeś halucynacje. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. No, właśnie, tak się może stać, widzowie. Nie bierzcie narkotików. Chyba, że w odpowiednich warunkach. Pewnie wyglądałem zabawnie. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Dobra. Wejdźmy do środka, Geralt. Dobra. Słyszałem historię o pokasa. Faktycznie wypchane zwierzaki są. Wygląda jak żywy. Pokolane. Słyszałem historię o tym, że jakiś gościu się właśnie nawalił grzybkami i tego i skoczył. Pojebała mu się rzeczywistość. Proszę cię. I skoczył z jadącego pociągu na tory i... No, za dużo to z niego nie zostało, sadek, więc trzeba uważać. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Może, że jestem zdania, że trzeba w życiu spróbować oto wszystkiego. Oto i pracownia naszego druida. Ale no. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Warto by było, kurwa... Maska Uroborosa musi gdzieś tu być. Nie zabić się, plus oczywiście w Polsce jest to nielegalne, tak? W Polsce nie możemy próbować, ale mamy Holandię. Rośliny rytualne. USA. Poproszę. Fabularyzowana biografia Raymonda Marlowa. No, w Polsce nie wolno, wiadomo. Korespondencja myszowora.
Do druidów. Ostrzega ich przed tobą. Bracia druidzi, uprzedzam was, że na Arskeligę pojawiła się czarodziejka. Nazywa się Yennefer i pochodzi z Wengerbergu. Wiem, że jesteście odporni na kobiece wdzięki i nie pozwalacie na to, żeby waszym rozumem władała sukienka. Ostrzegam jednak przed tym, żeby nikogo nie zwiodła jej inteligencja i ogłada. Wiem, kim jest pani Yennefer, nie wiem natomiast, jaki jest jej prawdziwy cel przybycia na Skellige. Nie widzę sensu, aby zadawać to pytanie wprost, bowiem Yennefer znana jest ze swojego sprytu i elokwencji. Niezwykła mówić to, co myśli, a jedynie to, co chce powiedzieć. Należy pamiętać, że nie jest to czarodziejka pośrednia? To osoba, z którą liczy się władca północy. Dobra. Pani Yennefer niezdrowo interesuje się miejscem kataklizmu, które usiłujemy zbadać. Nie wyraziłem na to zgody, ale ostrzegam, żebyście mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Czarodziejka z Wengerbergu jest upartą i skuteczną manipulatorką. Wiem, że w przyszłości drogi jej i Kracha Ancrate przecięły się w przeszłości. Podejrzewam, że będzie chciała wykorzystać tą znajomość do własnych celów. Jakie one są, o tym postaram się przekonać, kiedy już do tego dojdzie, powiadomy was oddzielnym pismem. No i miał rację. Bezwstydna manipulatorka. Co za bezczelny intrygant. Skeliskie podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze wierzą, że upiory pływają na drakarze z trupich paznokci. Fajka. Widzę, że myszowór sprowadza sobie prawdziwy tytoń. Jest jakiś nieprawdziwy? Zioło, a to ty to miód pitny. Trójniak. Okej, trup z Nowigradu. Rozrywkę. Trup z Nowigradu. Autorka Sasha Heidi. Sasha. Alexander Hu. Szedł długim korytarzem rad, że dźwięki rozpusty sączące się z pokoju zagłuszają jego kroki. Dobra, przeczytajcie, bo to nie jest nic istotnego, to jest jakaś komedia albo coś takiego, jeżeli chcecie, to sobie przeczytajcie. Zresztą to jest napisane takim kurwa polskim, że mi się nawet nie chce podejmować próby. Takiej pracy nie postydziliby się cesarscy alchemicy. To są... Teraz mówię, to są dildosy! Takie jak mają w tego, w takich filmach różnych. Ta. Taki wielki kurwa, ja oglądam czasem. Znaczy już tak za bardzo to nie oglądam generalnie. Reject modernity embrace masculinity, wiadomo. Tego staram się nie oglądać różnych takich rzeczy. Ale chcę ci przypominać. Mówiła tak na niego, gdy był jej nauczyciel. Spojebane, ale takie filmy to widziałem. Jak to można takie coś do tego? To jest nie jak to tak można? Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? O, skam! No dobra. Myślicie? Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. No kurde ty. A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Chyba zadziałało. Kto by pomyślał? O kurde, ty Gera to ze dwie siajki ma. Się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. Dobra, to szyszka. Te szyszki się tu nie spodziewały. Żeński owoc. Okej. O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Różdżka, okej. Geralt, chodź. Już, teraz. Czaszka. Okej, czaszka dziecka, okej. Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. No, jest, co tu mamy na tej mapie? Tak wygląda właśnie mapa naszego świata. Do góry mamy, o ile się nie mylę, Kovir i Powic. Tutaj gdzieś, gdzie zaznaczam głową Gerwarda, to mamy Rivie. Tutaj mamy Redanie. Tutaj mamy Nowigrad. Tutaj mamy gdzieś Oxenfurt. No, a tutaj jest, kurczę, wielki ten. Wielki, potężny na samym dole. Nilfgaard. No i tutaj jeszcze było te... Jakieś dwa, trzy królestwa gdzieś. Ale nie pamiętam, jak one się nazywają. Gdzieś tutaj były.
Tu dziś była też nie Redania, tylko Temeria, ale no już nie ma Temerii. Nieaktualne. W tej części Wiedźmińskich Przygód. O kurde, to mi się chyba nie śni już. Jesteśmy na miejscu. No to potrzebujemy, no tylko właściwie nie mam zielonego pojęcia po co. Nie pamiętam tego, pamiętam, że faktycznie taką maskę zdobywaliśmy w Wiedźminie, ale nie pamiętam zupełnie po co nam była potrzebna. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... Dobra, przynajmniej sobie expa zgarniemy. O! Czyli dla... O kurde. Zagroził nam, czyli... O, no nie, no nie umrzełam wyłączony ekwipunek, ty. No nie, no nie wkurwiaj mnie nawet. No. Dawaj ekwipunek, bo on jak mi pierdolnie, to mnie zabije. Zakładamy wszystko, co wiedźmińskie. Czekaj, które będą lepsze? Ten niedźwiedzi secik jest najlepszy. Aktualnie na nasz poziom. Mamy wszystko? Mamy. Wszystkie niedźwiedzie rzeczy i tutaj te miecze. Jest tutaj lepszy miecz niż ten wiedźmiński. Jest Tejgr. Czyli ten miecz, który od tego ziomka ze szkoły kota zebraliśmy. Dobra, masz kurwa najpierw lewy sierpowy, no i teraz się rozdupcam. Nie powinno być takie trudne z takimi mieczami. Kuzon za bardzo chyba nic nie robi z tego co widzę. W ogóle, a ja przechodziłem, słuchajcie, i szukałem tych wiedźmińskich schematów. To słuchajcie, natknąłem się na misję, która nazywa się Wieża Znikąd i to jest jedyna misja, którą nie udało mi się, słuchajcie, przejść w Wiedźminie. To była ta, dla której musiałem zmienić poziom trudności. Była tak kurewsko ciężka, że nie potrafiłem jej przejść. I mamy ją do wykonania. Misja nazywa się Wieża Znikąd. Oczywiście nie wykonywałem jej. Poczekałem. Na widza. Powąchaj. O kurwa. Krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić albo umrzemy. Dobra. Już kminę, spokojnie, ile mam czasu? Pewnie kurwa niedużo, rozejrzyj się. No rozglądam. Brak pomysłów, brak. Coś tu musi być, kurwa, na bank. Ty, no nic nie ma. Umarłem. Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? A mogliśmy zostać, chciałbym się przytulić, nie? No, dobra. Trzymaj się mnie! Tylko ja pomyślałem o burdelu? No trochę burdel tutaj jest akurat, to trochę pasuje. Za daleko to nie poszedłem. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz... O, idealnie tak. Zaczynajmy. Teraz wybierałem króla. Wyprawiliśmy brana w zaświaty. Mały spoiler. I musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Będziemy mogli się przyczynić do tego, kto zostanie królem. Król musi mieć jaja. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige. Okej, syn. Dobrze mówię, to jest syn. Chyba tak. Dobra, mamy tego zioma, którego udało nam się poznać, spoko. On wydawał to się też całkiem spoko. Mamy syna przygłupa. Czyli tego szalonego jakiegoś tam zioma. No i dalej to już nie widzimy nawet. Dorzuca miecze. Syn nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego A, to nie był syn tego zioma. Oto jego wola. I to skomplikowane. To był syn tej wdowy, ale to nie syn tego zioma? Dobra, czyli oni mieli jakieś inaczej dzieci musieli mieć. Okej, okay, serius.
wygra z nas najlepszy! Bądź najlepsza! Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Speaker Rock. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. Gorzej, jakby nie rzuciła tego miecza, to znaczy, że cipa. Się dobrze chyba, nie? Jak to było, Geralt, gdy... Niech sobie stawia wyzwanie, idzie do przodu, Pokszmon. Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Babka i jej matka? Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swoim. Ale która matka? Dlaczego pytasz? Bo ogólnie Ciri jest generalnie bez córką... Bez konkretnego powodu. Jest w Falki, chyba. Ale o moich dzieciach później. Ale ona została podrzucona do... Yennefer mówi, że Ciri ma jako dziecko królowej. I że jej szukacie. To skomplikowane. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie! O. Dam wam wszystko. O, no to i Pochszman. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, morze szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. No wiemy właśnie, tak. Potrzebujemy twojej pomocy. Ale potrzebujemy pomocy. Ciri pojawiła się na Skellige. I spowodowała ten kataklizm na wybrzeżu. Ten, którym zajmują się druidzi. I gdzie Myszowór nie chce nas wpuścić? Właśnie, chuj. Konkretnie to mnie nie chce wpuścić. Pokłóciliśmy się o to. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale Myszowór ma serce po właściwej stronie. Nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Art Skellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. No i kaos. Dzięki. Mam z nim porozmawiać? Może powinienem porozmawiać z Myszoworem? Ja z nim pogadam. A wy ruszajcie szukać Ciri. Jeśli coś jej się stało na Art Skellig, tuż pod moim nosem, nigdy sobie tego nie wybaczę. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Kurde, na początku ta zbroja niedźwiedzia wyglądała do kitu, ale w sumie... Tym razem chodzi o moje chyba dzieci. Całkiem nieźle wygląda. Pamiętasz Hjalmara? Poprzysiągł zabić olbrzyma z Undvik. I jeszcze nie wrócił z wyprawy. Acerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Widzieliśmy. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? My widzieliśmy, nie? Dziesiątki uchodźców.
wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Artskellig. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. No tak, jak on nam pomógł, to my też chyba, nie? Dziękuję. No nie no, to wymiana taka. Skoro chyba. Wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Artskellig. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia. Dziętki, dziętki. Coś chciałem powiedzieć, żebym strasznie, kurde, przeczytał te książki wiedźmińskie i chętnie bym sobie to zrobił, bo przecież mogę puścić sobie audiobooka, jak robię coś. Ale nie mogę znaleźć, którą książkę pierwszą przeczytać, no zaraz mnie szlak prawi. Nie wiem, którą mam kupić. A co nowego na Skellige? Ostatnio widujemy coraz więcej. A nie bym poznał, skąd my znamy tego zioma, nie? Takie pierwsze nasze spotkanie z tym ziomem. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich Wiedźmina w sensie. Tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. No i teraz mógł jakimiś ciekawostkami dla widza. Przypomnij mi, gdzie popłynęła Cerys? Na spikę rok. Ubzdurała sobie, że musi pomóc Udalrykowi. A w czym? No właśnie. To odważny człowiek. Niektórzy mówią, że trochę za prędki w czynach, ale... Jeśli Cerys chciała się wykazać, mogła płynąć z Hjalmarem. A tak, no, nie wiadomo, co jej do głowy strzeli. Harry Pottera bym przeczytał, tylko ostatnio jak patrzyłem, to był po angielsku. Są jakieś wieści o rejzie Hjalmara? Ha! Korci cię, co? Jeśli chcesz do niego dołączyć, pewnie jeszcze nie jest za późno. Może rzeczywiście wybiorę się na Undvik. Popytaj w Nowym Porcie. Tam przesiadują niedobitki klanu Tordaroch. Na giganta nie ruszyli, ale gadać to potrafią. No dobra, to wszystko. Dzięki. Do zobaczenia. Echa przyszłości. Dobra, mamy kilka misji do wykonania generalnie. To jest misja główna, ale mamy sporo misji dzisiaj pobocznych też do zrobienia. Mamy jakieś zlecenia wiedźmińskie, poszukiwania. No też mamy jakieś szkoły wilka i tak dalej do przeszukania różne rzeczy. Natomiast przede wszystkim byśmy może udali się do Kermoren. Tam przede wszystkim znajdziemy szkołę wilka, a później możemy szukać dalej, więc na razie to sobie odpuścimy. Ewentualnie moglibyśmy szkołę gryfa albo szkołę kota, ale to jest na wyższy poziom, więc na razie tego nie muszę dla widza robić. O wysoką stawkę to jest turniej, gwinta, który jeszcze nie chciałem wykonywać, ale chętnie bym na przykład zrobił to. Władca Undvik. Jest rzeczą powszechnie znaną, że im starsze są dzieci, tym więcej z nim kłopotów. Problemy Krahan Krayt przybrały na sile po śmierci Brana. I musimy udać się na wyspę w poszukiwaniu Hjalmara. Kracha mocno to zaniepokoiła, a gdy nieobecność syna przedłużyła się, Jarl poprosił o pomoc Geralda. No nie czytam tego wszystkiego, bo to dosłownie 30 sekund temu o tym rozmawialiśmy, no to chyba nie muszę przypominać, o co chodziło. To jest w ogóle znak z naszych zapytania. Kurde, tylko to jest gdzieś po środku jakiejś góry, tu jest w ogóle jakieś ciekawe miejsce, to jest jakiś środek górny, kiwie, jak tu przejść, jakieś miejsce tu jest. Jak się tam dostać, przecież to jest jakieś, zobacz jakie gigantyczne są te góry. Pewnie na kodach, to pewnie to taka ciekawostka. Można się tam dostać tylko i wyłącznie na kodach. A, jak już tutaj jesteśmy, to mamy do oddania na pewno jakąś misję, pamiętam. Była tu jakaś misja do wykonania. Tak, dostać list do Kowala w Kertrodle, mamy to i nowy Kowal jest też. Spogadajmy z Kowalem. Właśnie, dobrze, że sobie przypomniałem, nie poszedłem. Siema. Interesuje cię broń? Tutaj każda sztuka ma swoją historię. Tak, tak, ja mam... O, ta, o! Jocie Krynca. Chyba mam coś, co powinno trafić do ciebie. Gwint w końcu. List od matki? Tyle nudów było, że w końcu gwint.
Skąd go masz? Znalazłem przy ciele twojej siostry. No, chyba musi natknąłem wiedzieć. Się w lesie na ciele prawdę. Ludzi zabitych przez potwory. Znalazłem list przy jednej z martwych kobiet. Singa nie żyje. Mówiłem jej i matce, żeby się przeprowadziły do mnie, zamiast siedzieć na Faraoe. Muszę wysłać kogoś po jej ciało. Przykro mi. Dzięki, że mnie powiadomiłeś. Inny by się nie pofatygował. Proszę, weź to. To zostaliśmy. Gruby pitos, ale jak gruby? Odejdź. Zostaw mnie w spokoju. Jak kurwa odejść, jak jesteś... Odejdź. Zostaw mnie w spokoju. Słuchaj, wariacie. Odejdź. Nie, no zaraz mnie roz... Poczekaj. To pogadajmy chociaż z Płatnerzem, bo... Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Nie ma humoru, kurwa, by grać w Gwinta, no. Wyobrażacie sobie? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Ker Trolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. No dobra, to jest cały management ekwipunku będzie trzeba zrobić. Dobra, to dzisiaj sobie skończymy szybciej. Znaczy szybciej, znaczy musimy zagrać w Gwinta z nimi i pogadać. Szukam kogoś, kto potrafi wykonać pancerz. No nie szukam, już mamy wszystkich. Nie znam żadnego mistrza, który nie byłby krasnoludem. Może Fergus? Ponoć zaszył się gdzieś w Velen. Już wiemy. Jak sądzisz, kto zostanie nowym królem na wyspach? Hjalmar, rzecz jasna. Jest odważny i szczodry. W jego żyłach płynie krew kracha. Nie ma lepszego kandydata. Pokaż te towary w sumie. Chętnie się roz... Raczej nic. O kurde, trochę masz. O, ja mam duże rzeczy do sprzedania. No tak, trzeba to posprzedawać. Tu są jakieś mapy. O, no właśnie, to są mapy, które będą nas prowadzić do nowych wiedźmińskich rzeczy. Będzie trzeba to pokupować, posprzedawać. Może tutaj jeszcze jakieś rzeczy pokupujemy i poznajdujemy jakieś super zbroje. Co to jest? Pancerz Zundwig. Kurde. Oryginalny bardzo. Pierwszy raz chyba widzę taki krój. Chyba go kupimy w ramach tutaj do naszej kolekcji. Ale to zobaczę później, na razie zagrajmy z nim Gwinta. Chcę grać w karty. A teraz do końca po prostu walniemy sobie Gwinta i tyle. Trzeba testować nasze talie. Nie wiem, które talie są dobre, a które są do kitu, kurde. Skojatel jest takie mech. Nie wiem, kurwa. Rozpocznij rozgrywkę. Nie wiem, która talia jest najlepsza, szczerze. Uzę mnie to trochę. Co to jest w ogóle? Transformuje się w pierwszym rzędzie. Co to jest za gówniana karta? I oczy chruper, no. Nie, bo ja mam tu... W tej talii jest po prostu wszystko, to jest najgorsze. W tej talii jest po prostu wszystko. Ta talia nie ma sensu, bo jest za dużo rzeczy w tej talii. Ona po prostu... Ona byłaby dobra, tylko jest kurwa... Jest za dużo rzeczy, po prostu. Listra. Dobrze, że to rzucił. Chyba wydaje mi się, Królestwa Północy będą grane, bo one są najprostsze, mam wrażenie. A to jest strasznie skomplikowana ta talia. Pyk, odrzucamy Distrę. Nie, to jest tyle kart, nie? Tragedia. Tragedia. Dziwne, że chłop się nie poddaje tak swoją drogą. A to co to zniszczy? Najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia mojego przeciwnika? No dobra, dorzućmy w sumie. Czemu by nie? Przydałoby się coś za 6 rzucić, tylko on przyzwie coś. Dobra, rzućmy tą laskę. On gra chyba do końca, co? Spoko, nie gra do końca, my też będziemy chyba grali do końca. Rzućmy coś takiego. O, dobra. Ale kombo, nie wiedziałem, że to tak działa, dobra. Powsmal. Mogłem szybciej rzucić to w sumie. Albo właśnie później rzucić, żeby nie marnować. No co, zagrajmy, nie wiem, Wesemirka. A co robi jego ziomuś? A czyści wszystkie efekty pogodowe. Dobra, Wesemirek i pasujemy, nie? O kurde. A nie ma ze skiela, co? W talii. Widzisz? No i git, chłopak, trzy karty. Na chillku, ale no...
Nie jest to dobra talia, którą my gramy. Znaczy jest wybitnie dobra, ale trzeba było jakieś, nie wiem, albo zagrać pod tysiąków, co się stakują, albo zagrać pod mega giga mocne karty. Nie możemy robić tak, jak ja zrobiłem, czyli nie wiem, wszystko powrzucałem i gramy taki syf, nie? Zobacz, co to są za karty, 2, 3, co to jest za gówno? Albo gramy pod zioma, który bierze to wszystko i mi wyrzuca na tego, na stół, albo nie gramy, proste. Dobra, przywróćmy jakąś kartę, jakąś mocną by się przydało, nie? Wesemirek. O, prawie to kurde przegraliśmy. A jest gita, co w ogóle moja laska robi? Transformuje kartę ukrytej, o! A, na linii dalekiego starcia. Czyli tutaj, nie? A nie, to jest dalekie starcie. O! Nie wiem, mocne jest totalnie, ale kurde. Ciężko się gra niestety. Bo ja za bardzo nie ogarniam, co się dzieje. I musimy tutaj pomedytować, bo chłopiec, kurde, w żałobie niestety. Trzeba było najpierw z nim pograć w gwinta. Może po jednym dniu mu przejdzie, co? Siema, przeszło ci? Odejdź. Nie, no. No ty... Nie, no proszę, no jak muszę zagrać z tym kowalem, kurwa. Bo nie wytrzymię zaraz. Chyba że to już nigdy nie będę mógł z nim zagrać. Niemożliwe to jest, to mi się mega wkurzył. Czekajcie, przemedytujmy jeszcze trochę, ale... No niemożliwe, że ja nigdy z tym kowalem już nie będę mógł zagrać, nie? Nie. Nie, przecież on miał tam kwestie dialogowe, wszystko do wygrania, karty, można było coś kupić, no. Nie, no kurwa, halo. Jak to przecież ja wczytuję gierkę, to nie może być tak, nie? Pokaż. No nie mogę, nie? No dobra, no to by było na tyle, dzięki. O! Interesuje cię broń? Tutaj każda sztuka. Poć ma, dobra. Opowiesz mi jakąś. Po trzech dniach już mu przeszło. Widzisz ten miecz? Po puncmarce poznasz, że wykuty na wyspach. Należał do Larsa, mojego rówieśnika. I co się z nim stało? Którejś nocy podczas sztormu jego kobieta zaginęła. Mówili, że cieszy się łaską bogini, więc Lars nie wierzył, że umarła. Wybiegł na skały prosić Freję, żeby mu oddała żonę. Miecz zostawił, żeby okazać bogom pokorę. I już nie wrócił. I ten miecz jest na sprzedaż? Mogliśmy go w morze cisnąć, ale rybom oręż niepotrzebny. Rodziny nie miał. Sprzedam go. Właściwej osobie. No dobra, a może w karty zagramy. Połóżmy. Mam ochotę na partyjkę gwinta. No i kit. Dobra, wytestujmy teraz Skellige, nie, bo jeszcze nie mamy tylko potwory. Kurde. Nie wiem, jakoś nie testowałem tych potworów, przecież też mogą być dobre. Czemu w potworach jest Zoltan? O kurde. Nie, no to jest mega skomplikowane teraz giera, nie? Kiedyś Gwinciar to był prosty. Przecież mamy cesarstwo Nilfgaardu, to też jest mocny fest. I o, cię kręca. Spróbujmy może cesarstwem Nilfgaardu coś zdziałać. Przecież ja mam 6 gości, tych kart mam 6. Przecież oni 6 tych kart, które... Mógłbym się razem połączyć w jakieś milion punktów. Crazy man. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy zagrać cesarstwem Nilfgaardu. Szpiegowie to oczywiście, to zostaje. Ciebie mogę wypierdolić? Chyba, bo ja nie wiem, z kim ty się łączysz w ogóle, szczerze mówiąc. Dobra, ciebie wywalę, dostaliśmy szpiega, spoko, i ciebie też wywalę. Dobra, wydaje mi się solidna talia. I spamujemy szpiegów i najwyżej przegramy tą rundę, nie? Tylko żeby zaspamować szpiegów najlepiej. O, tak. Spamujemy szpiegów ile wlezie, nie? On będzie wypierdalał karty na to, a my szpieg i elo, nie? Spam po prostu szpiegami. Dobra, kites. Okej, okay, ale spoko, że on zagrał szpiega, bo to oznacza, że istnieje szansa na to, że ja zbierę tutaj manekina i jeszcze mu podwędzę tego szpiega. O kurde, to pojedynek ty szpiegowy. Kurde, no nie ma manekina, szkoda mega. Ale dobra, tym ziomem sobie przywrócimy chyba, nie? Bo to jest medyk jakby, tak? A nie, to powiększa siłę.
No nic, to trudno w takim razie. No to co, zagrajmy coś, może Regisa, czemu by nie. Na razie wygrywam tą potyczkę, mam minus 4 punkty. No dobra, no to jakiś tutaj Eskiel. Cesarstwo Nilfgaardu fajne jest. Okej, 3 do 3. No dobra, zagrajmy tego zioma. Fajne. A my co o tym robimy? Kartę deszcz. A karta deszcz to jest na ostatnim linie? Na ostatnim linie. Okej. No to co? To musimy zagrać pod środek. Ewentualnie się poddać, ale my się nigdy nie poddajemy, więc... Więc pod środek zagrajmy po prostu. Chyba, że to bym mógł zagrać. Poczekaj. Zniszcz najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia. Czyli nie, czyli tego nie gramy teraz. No to tą laskę zagramy. Co ty na to, wariacie? Okej. Okej. Brawo, durniu. Super robota. No i teraz by wypadało się w sumie poddać, szczerze. Tak, bo to... No, poddajemy się. Wygrał, ale jakim kosztem? I win, but... jaki koszt? Ryż przeciwnika, ma 3 karty tylko. Powinniśmy to go rozpykać w 5 sekund. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co w sumie grać. Czy to zerikański ten? Chyba to muszę zagrać. Kurde, mocne karty mi zostały na ostatnim rundę. No dobra, zagrajmy tego żyba. Nie wydaje mi się, że to wszystko, nie? A, wygranko. Dzięki, wariacie, trzymaj się. Dobra, i robimy coś takiego i pasujemy i wszystko. Fajnie, mieliśmy 37 punktów z tego, co widzę. Więc całkiem sporo punktów i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka i wejść na mój drugi kanał. I na Twitcha też możecie wejść. Widzimy się jutro, jak codziennie, godzina 16. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Ja zrobię menażment jakiś ekwipunkowy i widzimy się już w jakiejś zajebistej misji jutro. Siemson.